Wojciech Przybylski z nami, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika. Dzień dobry, panie prezesie, witamy w wirtualnej Polsce, uszanowanie. Dzień dobry. Chciałbym się przyjrzeć w towarzystwie naszych fantastycznych widzów w sytuacji na Węgrzech, a właściwie pana poprosić o przeanalizowanie tego, co się z tamtejszą gospodarką dzieje, bo czytam wypowiedzi szefa tamtejszego banku centralnego, który zdaje się wcześniej, że tak powiem delikatnie, raczej sympatyzował z Viktorem Orbanem, ale teraz mówi, że jeśli rząd będzie kontynuował dotychczasową politykę gospodarczą, kraj czeka stracona dekada. Co tam się dzieje? Węgry od ponad, przeszło roku przesterowują gospodarkę. Rząd Viktora Orbana, żeby wygrać wybory, które odbyły się w marcu tego roku, zafundował Węgrom ręczne sterowanie, czy centralne sterowanie gospodarką, którą my oczywiście znamy z historii, a Węgrzy doświadczają jej teraz. Ograniczył ceny, czyli ustanowił górną granicę cen paliw, benzyny. Ustanowił także górne ceny pułapu, cen dla podstawowych produktów żywnościowych w sklepach. No i to wszystko po to, by przypodobać się szczególnemu elektoratowi, biedniejszej części populacji węgierskiej, która na te wysokie ceny była zawsze wystawiona i narażona. Te wysokie ceny i sytuacja gospodarcza Węgier zaczęła się psuć wraz z kosztami, które wszystkie kraje na świecie właśnie ponoszą w wyniku pandemii. A więc rozpoczęła się inflacja z powodu chociażby tego, że był nadpodaż pieniądza. No i Viktor Orban kontynuował tę politykę ochraniania swoich obywateli, czy w jego mniemaniu ochraniania obywateli, która przyniosła katastrofalne skutki, bo w obecnej chwili, właściwie cały czas tak jest, na 1/4 stacji paliw nie ma po prostu benzyny. Czy te ograniczenia cen zostały zniesione, właściwie taką decyzją bardzo gwałtowną, nagłą, po wypowiedziach prezesa banku centralnego. Ludzie się też ustawili w kolejkach, żeby kupować tę benzynę po tańszej cenie, tej ustawowej cenie, ale po prostu tego paliwa nie ma. Czyli mamy do czynienia na Węgrzech obecnie z brakami na półkach, brakami paliw, podczas gdy reszta Europy na żadne z tych braków nie narzeka. No a do tego dochodzi jeszcze fatalna sytuacja na rynku pieniężnym, to znaczy pozycja waluty węgierskiej, forinta, jest najniższa w historii, osiąga rekordowo niskie pułapy względem euro, względem też polskiej złotówki. A kto jest według Orbana odpowiedzialny za tę sytuację? Gdzie jest winny? Ja uważam, że Viktor Orban wie, kto jest winny. To znaczy winny jest rząd węgierski i ich polityka. A to nie przeszkadza mu oczywiście wskazywać palcem we wszystkie inne strony, na zachód, na wschód, prawda, na Sorosza. No brakuje tylko kosmitów. Mm-hmm. No i ta Bruksela, prawda? Niedobra, o której przy różnych... Tak. Ale co to jest Bruksela? Przy różnych okazjach Viktor Orban wskazuje na ten kierunek europejski. No właśnie, na przykład w kontekście wsparcia dla Ukrainy, bo gruchnęła taka informacja, o tym sporo dyskutowaliśmy, że Węgry blokują unijne wsparcie dla Ukrainy. No i tłumaczył Viktor Orban, że nie zawetował unijnej pomocy dla Ukrainy dlatego, że to byłaby po prostu pomoc dla tego walczącego kraju, ale z tego powodu, że to byłaby dalsza federalizacja Unii Europejskiej poprzez większe uwspólnienie długów. Rację ma Viktor Orban? Viktor Orban jest uzależniony od swoich kontaktów z Rosją i to od wielu lat prowadzi politykę kreta. Jest po prostu kretem w ramach struktur natowskich i struktur Unii Europejskiej, podkopując jedność dokładnie tam, gdzie Władimirowi Putinowi na tym zależy, stawiając weto, ograniczając możliwości działania już, czy to Grupy Wyszehradzkiej, czy to Unii Europejskiej. No więc te jego zabiegi, takie jakieś górnolotne opowieści o tym, że tutaj on walczy o niepodległość Węgier od
od Unii Europejskiej, czyli od wolnego rynku, od wolnego transferu ludzi, od wolnego przepływu towarów i usług. No to przepraszam, ale to jest śmieszne. Mhm. Ale przepraszam, ale to są dość niepokojące wnioski, dość mocne i konkretne słowa o krecie rosyjskim w Unii Europejskiej, w tym elitarnym, bogatym klubie. Co my możemy zrobić z takim kretem? To bardzo poważne, bo właśnie. Jak doniesienia, o których wiemy od grudnia zeszłego roku, doniesienia dziennikarzy śledczych dowodzą, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier zostało spenetrowane przez Rosjan, to znaczy zostały tam, te dane były wystawione na dostęp do agentów rosyjskich. O sprawie wiedział minister spraw zagranicznych Szijjártó, a mimo to nie przeszkadzało mu to z uśmiechem, prawda, przyjmować orderów najwyższych odznaczeń właśnie też w grudniu zeszłego roku od pana Lawrowa. Znaczy, samo zachowanie, sama narracja też od czasu wojny Viktora Orbana pokazuje, że on stoi bardzo wyraźnie tam, gdzie mu wytycza te granice Kreml. Był też pierwszym politykiem zachodnim, który w czasie inwazji pojechał do Moskwy właśnie, spotkać się z Władimirem Putinem, rzekomo występując właśnie w imieniu tej Unii Europejskiej, którą tak krytykuje z drugiej strony. To była uzurpacja, nikt mu nie dał takiego mandatu. No jest takim, no jest pożytecznym instrumentem dla Kremla do sterowania wpływem rosyjskim w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO, i dlatego też partnerzy się od niego odwracają. No właśnie. Jednym z bardzo niewielu plusów, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć, tej wojny jest to, że jednoznacznie wiele masek opadło. I teraz wyraźnie możemy wskazywać na pewne rzeczy, na pewne zjawiska, na pewne osoby i zwyczajnie możemy po prostu nazywać rzeczy po imieniu, tak jak pan to przed momentem uczynił. No i teraz, panie prezesie, siedzimy przy jednym stole no, właściwie przyjaciół, no, co najmniej partnerów w jednej europejskiej rodzinie. Siedzimy przy tym stole, rozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób zatrzymać bestialstwo zbrodniarza wojennego Władimira Putina, jak możemy mu jeszcze zaszkodzić, i wiemy teraz wszyscy, że przy tym jednym stole siedzi z nami człowiek, o którym możemy powiedzieć, że on reprezentuje jego interesy. Co Unia Europejska może zrobić w takiej sytuacji? No, Unia Europejska, podobnie jak partnerzy wyszehradcy, wywierają każdą możliwą presję polityczną, a więc są to instrumenty polityk publicznych, polityk finansowych, też po prostu gestów symbolicznych na Viktora Orbana. Dwa tygodnie temu, podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej, premierzy Słowacji i Polski stawiali sprawę nie tylko Ukrainy bardzo wyraźnie, ale także naciskali na Viktora Orbana po to, żeby przyjął deklarację, podpisał się, powiedział głośno, że jest za wstąpieniem i jego partia, jego rząd zagłosuje za przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO, więc to musi nastąpić ratyfikacja w parlamencie węgierskim. No i Viktor Orban wykonuje takie gesty, a potem mówi, ale to nie dzisiaj, nie w tym roku, to w przyszłym roku jakoś to zrobię. Więc są to pewnego rodzaju naciski dyplomatyczne, które przynoszą małe efekty, ale nie mogą pozostać odstawione na bok, bo nie ma też ścieżki wykluczenia takiego państwa ani ze struktur natowskich, ani ze struktur Unii Europejskiej na życzenie partnerów. A co więcej, trzeba pamiętać o tym, że jest to pewien określony rząd, a w interesie Węgier i Węgrów jako obywateli i państwa, no, zakładamy, że są właśnie te kierunki, te zobowiązania, do których oni się podpisywali, pod którymi oni się podpisywali, czyli one są wspólne, więc to czas pokaże, kiedy rząd się na Węgrzech kiedyś zmieni, że ten wysiłek partnerów zostanie zapewne też doceniony. Wie pan, bo wyobrażam sobie, panie prezesie, że to nawet jest, mówiąc delikatnie, no, głupia, niezręczna sytuacja, no bo siedzą nawet ci liderzy Unii Europejskiej przy okazji jakiegoś szczytu liderzy państw członkowskich, i nawet jak próbują sobie gdzieś tam nieformalnie rozmawiać we własnym gronie,
o jakichś ruchach, które mogą zaplanować, to myślę sobie, że oni nawet nie wszystko mogą w tym towarzystwie powiedzieć, prawda? No bo jak coś za dużo zdradzą, no to zaraz Władimir Putin, przepraszam, upraszczam, no ale w istocie o to chodzi. Będzie wiedział, o czym się myśli w łonie Unii. Na szczycie liderów z pewnością rozmowy są bardzo otwarte. To tutaj tego się nie obawiam. Natomiast problemem jest przekazywanie już sobie wrażliwych informacji. Problemem jest wymiana wrażliwych informacji w ramach MSZ-ów, Ministerstwa Obrony. Mówimy o zakupach broni. W tej chwili Środkowa Europa przygotowuje się do zakupów broni. Czesi modernizują swoją flotę, Słowacy podobnie. No i trzeba zauważyć, że tutaj do tych wspólnych przedsięwzięć i koordynacji patrolowania nieba Węgrzy też nie są za bardzo zapraszani. Mhm. To są efekty. No właśnie, to mówiąc delikatnie, trochę niezręczna sytuacja, zwyczajnie Węgrzy na cenzurowanym, ale jak, tak jak pan powiedział, mowy o tym, żeby wykluczyć tych kluczowych gron, czy z NATO, czy z Unii Europejskiej, Węgrów nie ma mowy. No bo to nie chodzi o Węgrów, miejmy nadzieję, jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo też, tylko chodzi o konkretny rząd, który, czy po którym trzeba będzie, czy ktoś będzie musiał kiedyś posprzątać i poprowadzić Węgry w taką stronę, która będzie no właśnie sprawiała, że to będzie całe państwo i aparat państwowy wiarygodnym partnerem w ramach naszych struktur. Mówiąc delikatnie, niezwykle skomplikowane relacje międzynarodowe, no także u nas, proszę państwa, czyli w naszym europejskim domu. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika. Dziękuję i pozdrawiam, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia.